Wczoraj na ekrany kin wszedł film Banksterzy. Wszyscy, którzy są frankowiczami, myślę, że powinni ten film obejrzeć. A ci, którzy nie są frankowiczami, powinni obejrzeć go z innych względów. Po to, żeby się wkurzyć. Nie, to jest film, który rzeczywiście porusza w nas emocje, bo chyba wszyscy pamiętamy te problemy z początku lat 2000, kiedy no ja się wpakowałam, nie ukrywam, w kredyt frankowy. Tomasz Karolak, również Kasia Zawadzka wyszła z tego obronną ręką. Tak. Jest dzisiaj szczęśliwą. No, ale takich rodzin to 900 tysięcy w Polsce. Mówiłyśmy o tym zresztą w naszym programie też, o tych coraz częściej wygrywanych sprawach z bankami. To jest to światełko w tunelu, że da się coś z tym zrobić dzięki wyrokowi TSUE, między innymi. No dobrze, ale do rzeczy. Czy ty, grając w tym filmie, z tym problemem, który też miałeś na barkach, jakoś się szczególnie w tej roli czułeś? No ja... Jako bankier? Niedobry? Pozwolę sobie, Kasiu, odpowiedzieć pierwsze. Dobrze, dobrze. Ja pamiętam pracownika, który mnie namawiał do tego, którego ja już jakiś czas znałem, bo człowiek przechodził przez różne banki i miałem do niego zaufanie. A w związku z tym, że sam nie mam o tym zielonego pojęcia, no to zaufałem pracownikowi. No gdzieś tam w tym filmie też to pobrzmiewa, to ten rodzaj zaufania, który mamy do pewnych, że tak powiem, zawodów, mhm. które uważamy za tak zwane zawody zaufania publicznego, społecznego. I ja pamiętam tego człowieka i to, co ja, nie wiem, próbowałem w tym filmie pokazać, to jest właśnie ten stosunek. Bardzo dziwny, profesjonalny, ale jednocześnie chłodny. Cyniczny. I tak jakby coś się pod tym kryło, tak. Natomiast każdy z nas był w takiej euforii, że może coś w końcu mieć własnego, że oczywiście czujność została uśpiona. Tomasz miał taką okazję naprawdę dotknąć człowieka i pracować z nim, który pracował w tej branży finansowej. Ty, Kasiu, nie miałaś takiego problemu jak, i nie masz takiego do dzisiaj problemu jak Tomek. Nie no, kredyt mam, jakby spotkałam się. Ale czy oni byli tak samo bezwzględni i chciwi, jak ci, o których mówicie i pokazujecie ich w filmie? Z nami byli ludzie z takiej organizacji na planie filmowym Stop Bezprawiu Bankowemu. To są frankowicze, no, ludzie pokrzywdzeni. I oni byli z nami jako konsultanci, więc opowiadali nam różne historie, też no jakby sprawdzali, czy robimy to w dobrym kierunku. No i faktycznie powiedzieli nam na koniec, że ten świat, który wykreowaliśmy w filmie, taki właśnie był. Czyli on nie jest przerysowany? Że nie jest przerysowany, że ci ludzie tacy byli. No wtedy te techniki, socjotechniki, czy też techniki manipulacji, no były po prostu na najwyższym poziomie. Oni się tego uczyli, oni byli do tego przygotowani. Oni musieli to robić. Wiecie, no my też opowiadamy o źle działającym systemie. Tak jak moja postać, jak i Tomka, Adam, to są też ofiary tego systemu. Oni byli pracownikami, tak? Oni tego nie wymyślili. Mhm. Oni, żeby się utrzymać, musieli wykonać po prostu to zadanie. Tak. To jest zresztą ciekawe, że ta akcja frankowa została przeprowadzona w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowej, a więc również w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Bułgarii, czyli w krajach, które były na dorobku, gdzie ludzie właśnie tak bardzo pragnęli mieć coś swojego i to było bardzo cyniczne zagranie. Akurat tych scen podczas montażu filmowego te sceny wypadły, ale ja pamiętam, kiedy kręciliśmy właśnie taką naradę, że tak powiem, szefów banków, I ten tekst się tam pojawił. Byłem w szoku, nawet pytałem po zdjęciach właśnie tych specjalistów, czy rzeczywiście tak było. Tak, rzeczywiście tak było. Te franki zostały wpompowane z zimną, jakby powiedzieć, krwią, mówię filmowo, właśnie w ten rejon Europy. To nie, ale ten krach 2008 roku tak naprawdę zaczął się też w Stanach Zjednoczonych. No tak, o tych rozdawanych na prawo i lewo, na puls przyznawanych kredytach. Ja sobie myślę, że ten film jest też, franki czy nie, on trochę może nas studzić, może nas czegoś nauczyć w takich rozmowach z bankiem, kontaktach, w tym, że karta kredytowa to nie jest taki prezent, który dostajemy od banku, tylko to jest dług, zobowiązanie. On ma jakąś taką formę edukacyjną, waszym zdaniem? No, zdaje się, że tak, bo nie ma nic za darmo. Okazuje się, że ta umowa społeczna, która się nazywa krajem, a potem jakieś zasady, które tu są, czy w danym społeczeństwie wymyślone, na przykład to, że nasze pensje muszą iść do banku, nie? Prawda?
No ciekawe bardzo sytuacja. Kiedyś tak nie było. Mogłeś sobie wziąć pensję w gotówce. Niektórzy to dzisiaj trzymają w skarpecie. Tak. Kochani, ja myślę, kontrola. O pieniądzu, w sensie o... No o ten bohater, jakby ten pieniądz jest też bohaterem moim zdaniem w tym filmie. No i to jest o jakby takim niebezpieczeństwie no, tego pieniądza, że czasem ta mamona po prostu potrafi zawrócić ludziom w głowie i tracimy rozeznanie, tracimy po prostu... Piękne, kolorowe franki. No dotykałeś? Jak się nie skusić, prawda? Dotykałeś ich, zanim wziąłeś kredyt? Oczywiście, że tak. No, bo czasami wiedziałem, co to taka bezpieczna szwajcarska waluta. No jak nie zaufać? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ten film powinni też obejrzeć sędziowie, którzy mają wątpliwości, jak orzekać po wyroku TSUE w tych sprawach, bo to jest film, który także gra na emocjach. I myślę, że mogliby mieć taki jakby szerszy ogląd. Nie chciałabym oczywiście wpływać na niezależność sądów, ale mimo wszystko jest to jakiś obraz rzeczywistości, bo nie wszyscy mieli szansę się przygotować merytorycznie. W wielu umowach z tamtego okresu były już wtedy niedozwolone klauzule, to wszyscy wiemy, ale ciekawe jest to, że żeby zrozumieć niektóre drobnym druczkiem zapisane prawa, czy też obowiązki, to trzeba było być specjalistą, prawnikiem, jeszcze specjalizującym się w finansach, więc to było bardzo fajne. A ty zdecydowałeś się na walkę z bankiem? Tak. Tak. Zdecydowanie jesteś w sporze. Tak. Ja wziąłem kredyt w specjalnym, okazało się, banku, który powstał właśnie tylko po to, żeby jak największą trzutkę zebrać. Tak. Bardzo wam dziękujemy za wizytę. A chcieliśmy zaprosić w ogóle państwa do kina, powiedzieć, tak, że kina... Ważne, że mimo, są czynne i czekają. Tak, i mimo, że jest 25%, bardzo chcemy państwa namówić, bo nikt tego nie mówi, że te kina czekają na państwa, nawet przy tych obostrzeniach i tam jest bezpiecznie i apelujemy o to z całą siłą. Chodźmy, proszę państwa, do kina, jeśli możecie, jeśli oczywiście chcecie. Tam jest bezpiecznie i ratujmy polskie kina. Nie tylko polityka, nie tylko finanse, ale także seks. Oj, dużo seksu. Tak bym powiedziała o tym filmie. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Kina czekają, na nas czeka już Kasia Zdanowicz z kolejnymi newsami.